Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Brawly, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning. Znajdujemy się w forcie paladynów, pogadamy z Lordem Hagenem. Questa dostaliśmy od Prokara, właśnie żebyśmy pogadali z Lordem Hagenem, ponieważ on ma nas pokierować dalej. Popchniemy wątek główny właśnie w tym odcinku. W ogóle wątek główny będziemy kontynuować i tylko i wyłącznie wątek główny, nie będziemy zajmować się zadaniami pobocznymi, gdyż Gothica 2 chciałbym już zakończyć. Dobra, nie przeszkadzajmy, tylko gadajmy. Mam dla ciebie bardzo ważne informacje. Okej. Po to, żeś wstał, żeby tylko przeczytać, kurde, mapę? Przeczytać. Aby tylko zobaczyć mapę? Na siedząco mogłeś to zrobić, buraku cukrowy, ty. Daj mi w końcu zadanie, to gadanie jest tak bez sensu czasami, że nie chcę ci tego czytać, dlatego tak szybko to przewijam. Gdybym mógł, ja już bym to dawno przewinął, od razu bym sobie zobaczył w dzienniku misji, co ja mam tak naprawdę zrobić. Ale po prostu staram się to czytać, bo nagrywam to i być może ktoś z was będzie chciał dokładnie przeczytać, o co tutaj chodzi, dokładnie prześledzić tą rozmowę, dlatego nie przewijam tego tak szybko. Oczywiście już bym był dawno w dalszej drodze. Dobra, co ma... co? Ty po prostu chcę zadanie, a nie tego pierdolenia za przeproszeniem twojego. No i o to chodzi, dobra. W końcu jakie zadanie?
Okej, jak wygląda sytuacja w zamku? Okej, w porządku. Dobra, także chyba to tyle. Moi drodzy, lecimy teraz do... poczekajcie, jak ja mam questy w ogóle? Paladyni w Górniczej Dolinie, dziwne rzeczy to nie. Okej, moi drodzy, także możemy lecieć do Górniczej Doliny. Okej, moi drodzy, witajcie po krótkim cięciu. W każdym razie lecimy do Korinis, a dokładniej mamy cel, aby udać się do Górniczej Doliny, aby zbadać tutaj sprawę paladynów właśnie, ich sytuację właśnie w Górniczej Dolinie. Co się tam dzieje, chociaż można się tego domyślić, ponieważ jeżeli Korinis zostało zaatakowane przez dużą armię orków, a orkowie wzięli się z Górniczej Doliny, także Górnicza Dolina pewnie też jest ostro tam zaatakowana przez właśnie orków. Dobra. Lecimy do przełęczy Korinis. Tutaj oczywiście orkowie niczego nam nie zrobią, gdyż mamy Ulumulu, które nas chroni. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Czy wy to widzicie? Masakra. Oczywiście kusi, aby użyć tutaj kuli ognia, deszczu ognia, ale przeczuwam, że ten deszcz ognia jeszcze może nam się do czegoś przydać, także wolę sobie tutaj poczekać i zachować te jakże cenne zwoje. One będą nam jeszcze potrzebne, czuję to. My lecimy, moi drodzy, zbadać sprawę paladynów. Ja tutaj mam wydrukowany poradnik, co ja tak naprawdę mam zrobić w tym 7 rozdziale, żeby nie zbiegać bez sensu i nie tracić waszego cennego czasu. Także będę wiedział mniej więcej, gdzie iść, co robić i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jak już mówiłem, żadnych questów pobocznych nie będę, nie wykonam. Chciałbym się zająć samym wątkiem głównym i go po prostu zakończyć. 7 rozdział, który jest dosyć długi z tego, co widzę. Trochę odcinków nam zajmie, a te odcinki będą dosyć długie, jak już zauważyliście po moich poprzednich odcinkach. Coś tutaj leży? Nie, myślę... Dobra, jakieś pierdoły, które już mi nie będą absolutnie do niczego potrzebne. Kurde. Ktoś z was mówił, z moich widzów, że gdzieś miałem jakiś pierścień, który zwiększa mi niby szybkość, ale kurde, szukałem i nie mogłem go znaleźć, pewnie gdzieś go sprzedałem, bo w tym momencie by mi się bardzo przydał, albo akrobacja, której już się nie mogę wyuczyć, bo Buster niestety nie żyje, chyba że jest gdzieś na farmie, możliwe, że jest na farmie Onara, w sumie nie pomyślałem o tym, bym się nauczył tej akrobatyki, o ile bym mógł, o ile mam wystarczającą ilość zręczności, no i wtedy byśmy się szybciej przemieszczali. To był bardzo dobry sposób w Gothiku 1. Uczyliśmy się akrobatyki na początku, no i się tak w ten sposób szybko przemieszczaliśmy właśnie. Dobra, gdzieś tutaj na dole powinni być paladyni. Powinniśmy znaleźć przywódcę tych paladynów. No i on nam da kolejnego, znaczy pierwszego questa. Oczywiście z wątku głównego tutaj. Ale dobra, koniec tego gadania, więcej działania, bo się tak zagadałem, że przez chwilkę nie wiedziałem, co ja mam robić. Dobra, tutaj mamy oddział paladynów, dokładnie. Kurde, sporo tutaj tego jest. I mamy Natana. Nie wiadomo już, komu można ufać. W końcu zwycięży sprawiedliwość. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew. No tak, mogę się tego domyślić właśnie, że pewno tam będzie orków. Czyli zamek został zaatakowany niestety. W końcu musiał to nastąpić. Garant właśnie się tego obawiał. Dobra, ja tutaj to załatwię, spokojnie. To naprawdę nie mój problem. To naprawdę nie mój problem. Mnie to i tak nikt nie słucha. Posłuchał mnie... Okej, dobra, co mamy tutaj za questa? Ocalali. Na to jest to, że wszyscy... ponieważ bla 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 bla.
Dobra, czyli musimy iść do zamku i ocalić naszych przyjaciół, może tego bym tak nie nazwał, ale oczywiście musimy tutaj ocalić Garonda oraz innych paladynów. Poczekajcie, ja skorzystam sobie może lepiej z teleportu, będzie szybciej do zamku. Zdecydowanie. Tylko gdzie ja mam? Tutaj mam. Dobra, lecimy do zamku. Dobra. Oczywiście pełno tutaj będzie. O, już tutaj mamy pierwszego orka. Ja oczywiście nie będę go atakować, ponieważ może się to dla mnie źle skończyć. Chociaż nie powiedzcie, że no kuźwa, ja pierdzielę, ile tego tutaj jest. Kusi, naprawdę kusi, aby skorzystać z cholernej kuli ognia. I wiecie co? Zaryzykuję. Zrobię to, bo tego expa jest tutaj tak dużo, że no nie może się to zmarnować. Nie ma takiej opcji w ogóle. Także szybko musimy to zrobić w ten sposób, że lecimy tak. Lecimy, założymy miecz. Pyk. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. O, shit! Aż szlagi mam. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Dobra. Ulomulu! Nie mogę ulomulu. Dobra, giń, śmieciu. Szybko, Ulomulu, gdzie jest Ulomulu moje? Tu jest Ulomulu. Dobra, udało nam się przetrwać. No i widzicie? A, zdobyliśmy chyba kolejny poziom. Nie, jeszcze nie. Ale tam będziemy mieli również okazję. Już ten ork w nas nie strzela. Patrzcie, strzela w nas jednak. Co za... dureń. Może jednak pojedynczo trzeba będzie atakować tych orków tutaj. Nie mam zielonego pojęcia, ale tego tutaj orka na górze, który napieprza we mnie skuszy, trzeba będzie go zlikwidować. Kurde. O nie, spadł! No czemu ja go nie mogę? I wszyscy mnie zaatakowali, co za gówno. Ale prawie. Dobra, będziemy musieli po prostu podejść tylko bliżej, aby też ci orkowie właśnie z góry też dostali. Muszą też dostać z kuli ognia, nie ma takiej opcji w ogóle. Dobra. No i tutaj już spróbujemy zaatakować tą falę orków. Macie wszyscy z kuli ognia! Bitch! O, ja pierdzielę, ale lagi. Dobra, ale wyszło całkiem dobrze. Nie! No kurwa, jak? Ja go nie zabiłem! Nie no, nie ma takiej opcji, ja muszę te doświadczenie tutaj zdobyć. To nie ma o czym w ogóle dyskutować. Dobra, tamtego orka też trzeba jakoś zabić. Ja pierdzielę, ile tego tutaj jest, masakra. Albo wiecie co, po prostu chyba oleję tam tych orków na górze i zrobię to po prostu tylko ze względu na doświadczenie. Bo też mi zależało na tych sercach, ale chyba tych serc nie zdobędę. Ja pierdzielę. Dobra. Ja pierdzielę, ostro. Okej, okay, uciekamy stąd. Kurde, grubo, naprawdę. Tu mamy kolejnego orka. Jego też zabijemy. Dobra, strasznie mocny był kurewiak, ale go zabiliśmy w końcu. I zdobyliśmy kolejny poziom? Nie, prawie. 3000 punktów doświadczenia. 3000 punktów doświadczenia nam brakują do kolejnego poziomu. Załóżmy sobie Ulomulu znowuż. Dobra. Ja pierdzielę, ile serc, ile tej mikstur życia by było, znaczy mikstur siły byśmy zdobili. Ale i tak nie będziemy mogli założyć naszego miecza. Miecza oczywiście Pan Smoków, którego... znaczy ten miecz zdobyliśmy podczas walki z ożywieńcem. Najlepszy miecz, no prawie, najlepszy miecz dwuręczny z gry. W ogóle prawie najlepszy miecz z gry. Dobra. Tutaj powinniśmy natknąć się na przywódcę orków. O, mamy go właśnie tutaj.
No tak, czyli musimy najpierw porozmawiać z Lordem, znaczy z Lordem, z Garondem, aby później odblokowała się nowa opcja dialogowa u tego przywódcy. Także w tym celu udam się do Garonda, który jest zamknięty w lochach wraz z innymi paladynami. No i nie, no tutaj nie mogę tego przypuścić. Kolejna kula ognia, a czy deszcz ognia, jak nic. Musi być kolejny deszcz ognia. Nie ma opcji w ogóle, żeby czegoś takiego nie było. Zobaczcie, ile tutaj tego jest, tych orków. Ale najpierw się wyleczymy, tak szybko, i mikstura many. No, o manie też nie możemy zapomnieć. Dobra, teraz zapiszmy grę. Będzie gorąco, tylko znowu mi grę zlaguje pewnie. Się nie dziwię, kuźwa. Dobra, i szybko, kule ognio! Jebudu, sukinko ty, gincie! Kolejny poziom mamy już. Wszyscy giną, nie? Ja ciesz tego. Dobra, kolejna kula ognia pójdzie w takim razie. Ostatnia już. No i co? No jesteśmy wolni, w sumie. Dobra, tu się ork zbugował. Nie! Nie! Nawet nie próbuj! Dobra. Wy mi tutaj tak naprawdę dużo życia nie bierzecie, także spoko, mogę was zabić. Okej! Tu jeszcze ktoś w nas skuszy na pieprza. Ale damy radę to odeprzeć, spokojnie. Dobra, pójdziemy sobie dalej. Czy ten ork będzie w nas napieprzać z kuszy? Ten na górze tutaj? Nie, on już się nami nie interesuje, czyli podejdziemy sobie tutaj. Tamten ork schowa kuszę, o nas zapomni i my sobie znowu już do niego pójdziemy. Ja pierdzielę, zobaczcie, ile tutaj expa było, ja ciesz tego. Co to jest? Tutaj mamy, jak widzicie, paladyna, który nie żyje. Wraz z innymi tutaj wojownikami. Było naprawdę grubo. Tutaj jeszcze Engor był. Ten handlarz pewnie też nie żyje, oczywiście, że nie żyje. Niestety. Co on miał? Możemy wszystko to wziąć, co sprzedaliśmy. Dobra, ja sobie to wezmę. Czemu nie? Dosłownie wszystko weźmiemy. Tego naprawdę jest sporo. Złota i wytrychy. No okej, z tobą nie chcę rozmawiać, koleżko. Teraz idziemy... Kto to jest? Elitarny znowuż wojownik. Teraz idziemy porozmawiać z Garondem. Już tutaj zrobiliśmy ostry rozpierdziel. W sumie moglibyśmy odbić nawet ten zamek. To nie ma żadnego problemu. I chyba tak zrobię, wiecie? Bo tam jeszcze mamy tego... tego przywódcę. Ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Dobra, w każdym razie pogadamy najpierw może z Garondem. Ja pierdzielę. Jaki rozpierdziel. Także kula ognia naprawdę daje radę. Zaklęcie paladynów, koszt many, obrażenie od magii 100. Czy mogę w ogóle z tego korzystać? Z tej runy? Uszkarwa kawunia, mogę! Co to są za obrażenia w ogóle? Czekajcie, muszę znatknąć, muszę zabić jakiegoś orka, aby sprawdzić, co to są za dipsy w ogóle. Tylko poczekajcie, obrażenia niby 100! O! Poczekajcie, muszę się upewnić. Obrażenia, koszt many 10, obrażenia od magii 100! Ja pierdzielę, i tylko 10 many nam to zabiera. Genialne. Ale ja to wolę sprawdzić właśnie, zabijając jakiegoś orka. Czy nam to w ogóle... Jak to będzie w ogóle wyglądać? Poczekajcie. Znajdziemy tylko jakiegoś orka. Tutaj mamy na przykład kilka delikwentów, kilku kandydatów. Dobra, tylko stój w miejscu, koleżko. Nie mogę z tego atakować, niestety. Nie dam rady. Głos strażnika... Poczekajcie. Patrzcie, już gdzieś mi wydupiło tą runę. Nie mogę z tego niestety korzystać. Okej, wiadome. Tylko straciłem czas niepotrzebnie. Nagrywam już 20 minut prawie. A tak naprawdę gówno zrobiłem, tylko poszedłem do tej doliny, rozwaliłem tych orków i pogadałem z przywódcą. Dobra, teraz szukać Garonda tylko. O, tu go mamy już od razu. Mm-hmm.
Okej, okay, jak widzicie, musimy wypuścić teraz naszych przyjaciół w cudzysłowie. Także pogadamy sobie znowu teraz z tym przywódcą. No i będziemy musieli jakoś negocjować, aby wypuścić tych rycerzy, powiedzmy. Oni będą nam potrzebni do pewnej bitwy. Mam nadzieję, że przywódca orków zgodzi się na to i że zgodzi się na wypuścić tych naszych, w cudzysłowie, przyjaciół. Zapisałem sobie grę. Dobra, pogadamy z nim. Okej, okay, czyli tutaj wyzwaliśmy na pojedynek tego orka. Okej, okay, chyba najlepszy sposób właśnie. Tylko musimy się udać do miejsca, gdzie walczyliśmy z ognistym smokiem. Tak nam powiedział właśnie Haktara. Okej, okay, dobra, idźmy właśnie w tamte miejsce. Mam nadzieję, że go tam spotkamy. W ogóle tutaj... Ja pierdzielę, ile kurz, masakra. Ja pierdzielę, przekozacko to wygląda. Ale poczekajcie, musimy skorzystać z łóżeczka, aby zregenerować nasze punkty życia i na wszelki wypadek, żeby ten cały ork się tam pojawił, bo możemy pójść teraz, ale go tam może jeszcze nie być, więc wolę tutaj poczekać sobie do wieczora, ale do wieczora, do południa, ale musimy znaleźć jakieś łóżeczko. W tym celu pójdziemy sobie do komnaty Orika lub Parcifala, już nie pamiętam, czyje to komnaty dokładnie były. Okej. Okay. I poczekamy sobie, no jak widzicie, nasza postać jest już, jakby to powiedzieć, opętana. Dobra, mamy tutaj lekarstwo na to, uleczenie z opętania, dobra. No niestety mikstury życia już mi się kończą, ja będę musiał, no tak, jak widzicie, mam sporo złota, bo sprzedałem te wszystkie, zapomniałem jeszcze, to mam to powiedzieć, sprzedałem te wszystkie trofea, jak widzicie, już niczego nie mam, a tego miałem całkiem sporo, zarobiłem tam chyba 6 tysięcy, niecałe, 6 tysięcy, no niecałe 6 tysięcy, nawet 5 z kawałkiem. Dobra, moi drodzy, teraz lecimy do... mam jakąś mikturę szybkości w ogóle, żeby się tam szybciej dostać, czy nie? Nie, będziemy musieli iść tam z buta. Do lokacji, gdzie walczyliśmy z ognistym smokiem. Tam pojawi się niby ten tral. No i wtedy będziemy mogli go zabić. Mam nadzieję, że będzie to walka jeden na jednego, a nie... nie będzie tutaj oszustwa żadnego. Tylko gdzie teraz było tyle, że ognistego smoka? Czekajcie, mam tutaj w ogóle kopalnię, mapę okolicy kopalni Garonda. U, ja pierdzielę! Ja pierdzielę, wargi! Genialnie po prostu. Uciekamy, 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 uciekamy. Nie mogę tutaj pod żadnym warunkiem... O, ja pierdzielę. Pod żadnym... Nie mogę tutaj w ogóle w... nie mogę, nie mogę, nie mogę... no, jak to się mówi. Założyć miecza mojego, bo... Rzucą się na mnie orkowie, a tego jest tutaj sporo. No wypierdzielajcie ode mnie. Ja pierdzielę jeszcze większą ilość tutaj. No nie, genialnie po prostu. Ja pierdzielę, walnąłbym z kuli ognia, ale nie opłaca się, gdyż stracimy tylko ulmulu, które jest nam bardzo potrzebne. Orkowe psy, genialnie. W ogóle jeszcze nie w tą stronę pobiegłem. Dobra. Pójdziemy w tą drugą stronę. Ja nie wierzę w to. No wypierdalajcie ode mnie. Sorry za moje brzydkie słowa, no ale... Naprawdę idzie się zdenerwować. Dobra, musimy iść tutaj. Już pamiętam, gdzie jesteśmy. W Gothiku 1 to były właśnie ziemie orków, tam gdzie teraz zmierzamy. Dobra, już udało się przynajmniej część tych... No wypierdalajcie ode mnie. Gonicie mnie przez całą tutaj... drogę. Nie no, będziemy musieli jakoś tutaj uciec.
No, w końcu udało się. No kurwa mać! Nie no, niech tylko wejdę na otwarty teren, żeby tych tylko orków nie było. To skopię dupę tym, no, udało się w końcu uciec. Choć było to strasznie długie, długo to trwało. Dobra. Te wargi są tylko wyjątkowo uparte. W tym miejscu już możemy chyba, tak myślę, zdjąć Ulumulu. Tak myślę. Bo mamy tutaj, z tego co widzę, ognistego jaszczura. Dobra, zdejmę tą broń. Powalczymy sobie z ognistym jaszczurem, weźmiemy tutaj... O, tam widzę kolejnego orka. Ale spokojnie, damy radę. Dobra, świetnie. No fear! No, już orka kładziemy na dwa hity. Ale jeszcze będziemy mogli zdobyć sobie lepszy miecz, moi drodzy, z tego co czytałem, który zadaje aż 400 obrażeń. Oczywiście jest to broń jednoręczna. Mamy w ogóle dwa typy. Mamy broń jednoręczną i dwuręczną. Jednoręczna zadaje 1000... O, ja zapierdzielę, kolejni orkowie. Już lepiej załóżmy Ulumulu. Jednoręczna zadaje 400 punktów obrażeń, a dwuręczna 500. Także ja wolę jednoręczną, dlatego że jest szybsza i lepiej się nią walczy. Jedyny minus jest taki, że jest tylko zasięg mniejszy. A tak to same plusy. Bo dwuręczna jest oczywiście broń silniejsza, ale wolniejsza, a jednoręczna słabsza, ale szybsza. Ja wolę oczywiście broń szybszą. Dobra, kolejni orkowie, jak widzicie. Mam nadzieję, że tutaj ten ten cały wódz nie będzie miał pomocy. Bo to będzie oszustwo. No, tych orków tutaj sporo jest, jak widzicie. Dobra. No co wy sobie jaja robicie pełno tej orków? Ja pierdzielę, on ma naprawdę niezłą obstawę, ten cały wódz. Więc ja tutaj rozwalę tych orków za pomocą mojego mieczora genialnego. Dobra. On nie może mieć pomocy. To ma być walka jeden na jednego. Bez żadnego oszustwa. Dobra, ten tutaj skuszą, mnie napieprza. Nieźle. Okej, udało się. Czy tam znajdziemy tego wodza? Przekonamy się o tym za chwileczkę. Jeżeli nie, to trochę się zdenerwuję, bo będę musiał znowuż w którymś tam odcinku zapieprzyć taki kawał, aby zmierzyć się z tym orkiem. Dobra, czy go tutaj jest! Bez żadnej pomocy. Dobra, panie. Haktarze. O, od razu zaczynamy walkę, okej. Okay. No, widzę, że jesteś bardzo słaby akurat. Ciebie się akurat nie boję. Choć obrażenia całkiem masz spore. No, i tyle. O, czyli by nas uczył. Dobrze, zgadzam się. Nie ma żadnego problemu. Dostaliśmy orkową miksturę. Tak, nie będziemy tutaj ciebie... nie wydamy ciebie, że jesteś słabym tutaj przeciwnikiem. No tak, tutaj dostaliśmy orkową miksturę. Kurde, ale zginę, kiedy będę próbował to wypić, także podziękuję. Dobra, lecimy teraz do zamku znowu. O nie! No tak, dobra. Tutaj możemy już założyć sobie Ulumulu. Zapomniałem, że tutaj wybiliśmy część orków, także spoko. No i questik będzie pomyślnie wykonany. Spoko, że udało się tutaj wybić tą część orków, jak widzicie. Za to było sporo doświadczenia. W ogóle prawie kolejny poziom mamy. No, tylko 50 000 punktów doświadczenia. Ja pierdzielę.
czyli prawie jak cholera. 77 punktów do rozdania. Wszystko pójdzie chyba w siłę. Tak myślę. Panowie, jesteście wolni. Dobra, mogę was tutaj wszystkich wypuścić. Dobra. Kurde, będę musiał ich prowadzić jeszcze do przełęczy, nie mówcie, ja pierdzielę. Masakra. Nie mogliby się sami tam udać. Dobra, tu jest już otwarte. Okej, wszyscy są wolni, genialnie. Aha. No. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ten cały wódz dotrzyma słowa i orkowie nie zaatakują nas, bo ja mam Olumula akurat, to mi akurat krzywdy nie zrobią, ale gorzej to wygląda z tymi paladynami tutaj. Dobra, mam nadzieję, że nie zostaną zaatakowani przez ten oddział orków. O, jak widzicie, dotrzymali chyba słowa. Dokładnie, nie atakują nas, także jest w porządku. No, gorzej tylko z tymi psami. Patrzcie, psy nas też nie atakują. Ja pierdzielę. Kurde. Ciekawe. Dobra, na szczęście nie będę musiał zapieprzać z tymi paladynami do Korinis aż. Wystarczy, że dotrę z nimi do tego oddziału paladynów. Przed właśnie tą przełęczą. Dobra, wszyscy za mną jesteście? Wszyscy za mną, okej. Okay. Lecimy dalej. Z tymi zębaczami tylko nie chciałbym walczyć. Nie! Dobra, teraz tutaj, powolutku. Zębacze nie są nami zainteresowane. Spoko. Ej, gdzie jest ten oddział paladynów? Przecież tutaj był. Co? What the fuck? Ej, no co jest, kurde? Poczekajcie. Z tej doliny, czyli do Korinis, tak? Muszę iść. Holy shit. No tak, zapomniałem. Muszę udać się do Fortu Azgan, chyba. Poczekajcie, paladyni w Górnej Dolinie. Okej, okay. Teraz możecie się tam udać sami, czy nie? Chyba nie. Okej, okay. Będę musiał was poprowadzić. Na to wygląda. Szkoda. Kurde, powinni mi sami zaczepić i powiedzieć, że sobie poradzą i że sami tam dojdą, a nie, muszę zapieprzyć taki kawał. Niestety, ale spoko, zrobimy to, moi ludzie. I to będzie chyba już ostatnia rzecz, jaką zrobimy w tym odcinku, gdyż odcinek trwa już całkiem długo. Tu kolejnych... O, ja pierdzielę! O, oni atakują, tak? Spoko, pomożemy im w takim razie. Nie ma żadnego problemu. Okej. Okay. Panowie, pomogę wam! Okej. Okay. Ci paladyni chyba są nieśmiertelni, gdyż naprawdę gówno ci orkowie zabrali tym paladynom życia. Także... przykozaczeni są i to ostro. Tam kolejnych orków. Dobra, trzymajmy się blisko tutaj. Nie chcemy z nimi walczyć. Przynajmniej ja nie chcę. Dobra, powoli już zbliżamy się do tej całej kopalni. O, kolejną część orków. Ja pierdzielę, to więc tutaj są paladyni. Przed wejściem do kopalni, okej. Okay. Dobra. Nathan. Okej, okay. I udało się chyba. Także udało się przeprowadzić tutaj paladynów. Dobra. Ja pierdzielę, kolejni orkowie. Ja pierdzielę, to będzie znakomita walka. Ja pierdzielę, ile tutaj jest masakra. Dobra, ja wam pomogę tutaj, chociaż tak naprawdę tej pomocy nie potrzebujecie.
Dobra, wracajmy się. Sprytnie. Ale... Jezu, myślałem, że mnie chcą zaatakować. Się przestraszyłem przez chwilkę. To więc ja mam iść, tak? Do tego fortu z wami. Okej, mam nadzieję, że gra mi nie skraszuje, kiedy będę próbował przejść przez tą kopalnię. Jebudu! Co ja mam zrobić? Paladyni w górze się dolinie. Uwolnię gardę jego ludzi, ale teraz trzeba jak najszybciej wydostać się z tej doliny. Ja pierdziel, najpierw jest napisane, żeby wydostać ich z zamku, a teraz, żeby wydostać ich z doliny. To nie wiem, czy z samego zamku, czy z doliny. Goddammit, nie mam zielonego pojęcia. Czy ja muszę ich tutaj prowadzić jeszcze przez tą całą dolinę? O, patrzcie, już nie ma tutaj tych rycerzy, czyli oni pewnie są już w tym forcie. Mam nadzieję. Także lepiej pójdźmy tam i pogadamy z tym Nathanem. Miejmy nadzieję, że go tam znajdziemy w tym całym forcie. Ale będę musiał udać się tam z buta, gdyż nie mam teleportu do majątku ziemskiego. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!